Witajcie w pozytywnej kuchni. Dziś pokażę Wam, jak przygotować sos pomidorowo-śmietanowy, smaczny dodatek do gołąbków, klusek śląskich, kopytek oraz do makaronu. Pomidory podsmażam z oliwą na średnim ogniu. W trakcie podsmażania rozbijam kawałki pomidorów łyżką. Dolewam śmietanę i mieszam całość. Doprawiam solą i pieprzem, dosypuję suszone zioła i opcjonalnie cukier. Jeszcze chwilę trzymam całość na ogniu. Sos pomidorowo-śmietanowy to mój ulubiony dodatek do gołąbków. Po więcej przepisów i porady kulinarne zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl.